8 kwietnia 1525 roku w Krakowie został podpisany traktat pomiędzy Koroną Polską a Zakonem Krzyżackim. Pruska gałąź zakonu ulegała likwidacji. Jego członkowie przyjmowali naukę Lutra. W miejsce państwa zakonnego powołano świeckie księstwo pruskie, którego władcą został dotychczasowy wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern. Prawo sukcesji przypadało męskim potomkom Albrechta lub potomkom jego braci Jerzego, Kazimierza i Jana. Książę Prus był zobowiązany w wypadku wojny toczonej przez Królestwo Polskie wystawić 100 rycerzy. Miał zasiadać w Senacie i być pierwszym co do godności świeckim senatorem. Traktat kończył formalnie wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim, która toczyła się w latach 1519-21. Ponieważ zakonowi zabrakło pieniędzy na opłacanie zaciężnych wojsk, Polska uzyskała przewagę. W kwietniu 1521 roku podpisano rozejm i od tego czasu toczyły się negocjacje. Po rozmowie z Marcinem Lutrem w roku 1523 Albrechtowi przyszedł do głowy pomysł sekularyzacji zakonu. Część doradców Zygmunta Starego nalegała na całkowitą likwidację Prus i włączenie ich do Polski. Jednak król obawiał się, że jeżeli zwoła pospolite ruszenie, to szlachta zamiast walczyć zacznie się domagać zmian w prawie, a przede wszystkim ograniczenia wpływów magnaterii, na której król się opierał. Poza tym skarbiec królewski był pusty, a istniało realne niebezpieczeństwo wojny z Turcją. Albrecht po przejściu na protestantyzm tracił poparcie i cesarza, i papieża. Rozwiązanie konfliktu bez wojny odpowiadało więc obu stronom. 10 kwietnia Albrecht złożył królowi Zygmuntowi Staremu uroczysty hołd na rynku krakowskim. Tak powstało pierwsze protestanckie państwo w historii świata.